Przebudzenie jest czymś normalnym. Dzieje się cały czas. Ty cały czas się budzisz. Cały czas poszerza ci się percepcja. Cały czas otwiera ci się po trochę twoje trzecie oko. Niektórzy ludzie tak to nazywają. Otwieranie trzeciego oka, przebudzenie, poszerzanie świadomości, percepcji, to wszystko jest to samo. W tym filmie wejdziemy trochę głębiej i zaczniemy obserwować cały ten proces przebudzenia. Co się dzieje w trakcie przebudzenia? Nabierzemy taką zewnętrzną perspektywę i będziemy obserwowali i rozumieli, w jaki sposób nasza własna świadomość się budzi. I dzięki temu, że będziemy rozumieli, jak to się dzieje, to będziemy mogli wpłynąć na to. Będziemy mogli pomóc samemu sobie przebudzić się szybciej, przyspieszyć ten proces, otworzyć drastycznie swoją percepcję, otworzyć swoje trzecie oko i zacząć widzieć rzeczy, które wcześniej nie mieliśmy pojęcia, że stoją koło nas. Zacznijmy od podstaw. Każdy człowiek doświadcza to, co ja nazywam fazę. Cały świat, wszystko bazuje na fazach. Co to jest faza? Faza według mnie, to jest taka moja nazwa, to jest to, że wkręcasz się i przeżywasz realność czegoś. Nabierasz pewną perspektywę, patrzysz się na coś z pewnego punktu widzenia i to, co widzisz, jest dla ciebie prawdą. To jest prawda dla ciebie. Przez to, że to jest to, co widzisz. Przekonuje cię to. I wierzysz w to. I fazuje cię, i zaczynasz reagować, i masz emocjonalne reakcje na to, i działasz zgodnie z tym, co widzisz. To jest faza, jest wkręt. Teraz, jeżeli do tej perspektywy dołączysz jeszcze jedną perspektywę z tej strony, to nagle widzisz, że to, co widziałeś wcześniej, nie jest całą prawdą. Nagle widzisz coś innego, widzisz, co się dzieje tutaj. I to jest takie przebudzenie. To się dzieje cały czas. To jest ten moment, gdzie siedzisz na przykład, nie wiem, w pracy gdzieś i obserwujesz ludzi, jak się zachowują i siedzisz i obserwujesz tak intensywnie. I ludzie się zachowują w pewien sposób, robią pewne żarty, mówią w pewien sposób i nagle popatrzysz na to z takiej innej perspektywy i zauważysz, że ci ludzie to, co robią, to jest coś całkiem innego. Chcą osiągnąć swoje cele, chcą spełnić swoje potrzeby, chcą czasami oszukać. Zaczynasz widzieć poza tymi fazami, tymi zachowaniami. Albo sytuacja, gdzie ktoś jest zły na ciebie, złości się na ciebie, dokucza ci, zachowuje się jakoś dziwnie, niefajnie wobec ciebie i patrzysz z perspektywy, ta osoba jest zła na mnie, nie wiem dlaczego, ale jest zła. I przeżywasz realność tego, że ta osoba jest zła. I wierzysz w to i przekonuje cię to. I w pewnym momencie nagle jest jakiś przebłysk świadomości, docierają do ciebie jakieś informacje z zewnątrz może, albo coś sobie uświadamiasz, zauważasz coś w tej osobie, obserwując i zdajesz sobie sprawę, że ta osoba zachowuje się tak wobec ciebie nie dlatego, że jest zła, tylko dlatego, że jej się podobasz. Zdarza się bardzo dużo razy. I nagle patrzysz na tą sytuację z całkiem innej perspektywy, i wszystko się zmienia. Podejmiesz całkiem inne decyzje. Zachowasz się całkiem inaczej. Możesz pomóc sobie przez to, że wiesz, co się dzieje. Masz więcej prawdy przed oczami. Albo zdarza się, że wciągamy się w swój telefon i wciągamy się i fazujemy się i jesteśmy w fazie i przeglądamy różne rzeczy. W pewnym momencie możemy się ockną, nagle zdarza się, że ockniemy się i pomyślimy sobie, co ja robię, ale jestem wciągnięty i zauważymy to, że jesteśmy wciągnięci, że byliśmy wciągnięci przed chwilą strasznie i ockniemy się. Wtedy widzimy z szerszej perspektywy, widzimy więcej prawdy i możemy zadziałać lepiej, możemy zdecydować, czy chcemy kontynuować to, czy nie. Jak widzisz więcej, to możesz podjąć zawsze lepsze decyzje. Teraz, dużo ludzi sobie pomyśli, dlaczego czasami mam przebłysk, czasami w trakcie robienia czegoś, w trakcie przeżywania czegoś, czasami ocknę się i dotrze do mojej świadomości taka nowa perspektywa i popatrzę na tą sytuację i zdam sobie sprawę, co się dzieje, a czasami zostanę w tej perspektywie i będę przeżywał to i to będzie dla mnie prawdą. Czasami się ockniemy, czasami się nie ockniemy. Jak zrozumiemy, jak to działa, to możemy wpłynąć na to. Możemy zwiększyć swoje szanse na to, że ockniemy się. To działa tak.
Za każdym razem, jak dowiesz się czegoś nowego, jak ktoś coś ci powie, jak uświadomisz sobie coś obserwując, czyli jak obserwujesz pewnych ludzi, pewną osobę i zauważasz, że pewne specyficzne spojrzenie oznacza to, że podoba mi się tej osobie. Zaczynasz dowiadywać się to, uczyć się tego. To jest nowa informacja. I zaczynasz patrzeć z tej perspektywy i potwierdzać tą perspektywę. Widzieć innych ludzi, że tak się patrzą na siebie, to znaczy, że podobają się sobie, nie? Jak potrenujesz taką perspektywę, to są dużo większe szanse na to, że zauważysz takie spojrzenie w trakcie fazy. Czyli dzieje się coś innego, ta osoba jest zła na mnie. Jeżeli potrenowałeś wystarczająco długo, patrząc się z tej perspektywy, tego specyficznego spojrzenia, to może zauważysz to spojrzenie tej osoby i wejdziesz w tą perspektywę. Aha, tej osobie się podobam chyba. Chodzi o trening perspektywy, o praktykowanie, o siedzenie w pewnej perspektywie dłużej. Jak czytasz artykuły na temat, jak ludzie się wciągają w telefony, jak to jest strasznie wciągające, jak przeglądanie pewnych stron jest wciągające i nie możesz się oderwać i tracisz poczucie czasu i to jest stworzone w taki sposób, żeby cię wciągało, żebyś chciał zobaczyć następne i następne. Jak zaczynasz czytać, słuchać innych ludzi, jak zaczynasz czasami się przyłapywać, że o, popatrz jak się wciągnąłem, to dociera do ciebie ta perspektywa tego wciągnięcia się, tego jakie to jest uczucie, jak się wciągam, tego jak to działa. Im więcej wiedzy masz, im bardziej praktykowałeś taką perspektywę, im więcej razy widziałeś innych ludzi, jak się wciągają, tym bardziej jest to, ta perspektywa jest częścią ciebie. Im bardziej staje się częścią ciebie, tym łatwiej ci przyjdzie w trakcie fazy. Jak jest dużo potrenowana, to w trakcie przeglądania czegoś to przyjdzie ci bardzo szybko. Ockniesz się. Czyli wniosek tutaj jest taki. Za każdym razem, jak dowiesz się czegoś nowego, jak dotrą do ciebie jakieś nowe informacje, jak nagle ockniesz się, uświadomisz sobie coś poprzez obserwację, to potrenuj tą perspektywę dłużej. Bo jak ją potrenujesz, to ona będzie częściej z tobą. Jak dowiesz się, że na przykład ludzie się wciągają w swoje telefony i przez to, że dowiedziałeś się to, to masz szansę na to, że kiedyś się ockniesz i zauważysz swoje wciągnięcie się, to posiedź w tym, zainwestuj w to, zaobserwuj, jakie to jest uczucie wciągnięcia się. I później przenieś tą perspektywę wciągania się na inne rzeczy. Potrenuj ją. Popatrz, jak wciągam się też w filmy, wciągam się w to, wciągam się w to. Potrenuj tą perspektywę. Jak ją trenujesz, to ona będzie częściej z tobą. I w różnych innych sytuacjach pojawi się. Ockniesz się. Teraz weźmy jeszcze trochę głębiej. Ostatni etap tego filmu. Jeżeli praktykujesz pewną perspektywę, to ona staje się coraz bardziej częścią ciebie. Ok. Teraz, jeżeli praktykujesz częściej i częściej i głębiej perspektywę bycia czujnością, siłą nieograniczoną, która istnieje wszędzie poza twoim ciałem. Jak zaczynasz na przykład częściej medytować i medytujesz i wchodzisz w ten stan, gdzie jest sama ta siła, która obserwuje to wszystko. Jesteś poza swoim ciałem, bo obserwujesz swoje ciało, obserwujesz swoje różne biologiczne procesy, obserwujesz jak myślisz. Jesteś poza ciałem. Ta czujność jest poza ciałem. Ta czujność jest tą siłą, która tworzy wszystko. Jak zaczynasz praktykować taką perspektywę, gdzie jesteś nieograniczony, gdzie jesteś wszystkim, gdzie jesteś, powiem to, Bogiem, jak trenujesz to dłużej, 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 dłużej i częściej, to ta perspektywa zacznie się coraz częściej pojawiać w twoim życiu. Coraz częściej będziesz przeżywał coś, będzie się działo coś i będzie przychodziła ta perspektywa, gdzie obserwujesz siebie i widzisz, co robisz, co przeżywasz, jakie to jest straszne i tak dalej. I praktycznie jesteś tą siłą i możesz pomóc sobie.
Czyli jest sytuacja, gdzie zaczynasz myśleć, że o kurczę, jest źle, źle zrobiłem, o kurczę, nie mogę wytrzymać, czemu znowu jest źle ze mną, czemu się źle czuję, czemu jestem zestresowany, nie chcę być zestresowany. Ktoś ci mówi, ale jesteś zestresowany, ale jesteś to, ale jesteś tamto. Jeżeli trenujesz tą perspektywę bycia Bogiem, bycia tą czujnością, to przyjdzie ci w takich sytuacjach ta perspektywa i popatrzysz na siebie i zauważysz, tak, oczywiście, że jestem spięty, oczywiście, że przechodzę przez to. Patrzysz na swoją osobę, która jest ograniczona, patrzysz na swoje ciało, na swoje myślenie, na swoją świadomość, która jest ograniczona, z nieograniczonego punktu. I masz empatię do siebie i masz miłość do siebie. I ta perspektywa pozwala ci zrozumieć siebie i powiedzieć, pewnie, że jestem zestresowany, bo przechodzę przez to, przez to, przez to. Moja świadomość jeszcze nie jest w stanie przetrawić pewnych rzeczy, ma trudność z przetrawieniem pewnych rzeczy. Nie bierzesz tego personalnie, nie mówisz, a ja jestem zły, bo ja nie radzę sobie z tym. Tylko masz tą empatię, masz tą szerszą świadomość, tą obserwację samego siebie ze sobą i możesz zrozumieć siebie i powiedzieć, tak, to nie jest personalne, tylko ja przechodzę przez to, to jest trudne, to jest trudne. Ta postać mnie, jak masz na imię? Janek? Gracjan? Gracjan, powiedzmy ja. Gracjan nie jest w stanie jeszcze znieść pewnych rzeczy. Radzi sobie z tym, radzi sobie z tym. Ma jeszcze takie traumy. On jest ograniczony. I patrzę na siebie z perspektywy nieograniczonej i rozumiem to. I mogę sobie pomóc. Będąc patrząc z perspektywy nieograniczonej, jesteś w tej perspektywie, ale masz też całą tą wiedzę intelektualną, którą zebrałeś, które ma twoje ciało. I możesz na bazie całej tej wiedzy pomóc sobie. Będąc w tej perspektywie, użyć całą tą wiedzę. Czyli jestem w tej perspektywie, patrzę na siebie, jak radzę sobie, jak jest trudno, jak się stresuję, jak to, jak tamto, jak jest niefajnie czasami. I myślę sobie, jak mogę sobie pomóc. Nie jestem sfazowany, nie jesteś sfazowany i wciągnięty, o nie, jest źle, strasznie, nie mogę, źle zrobiłem, coś tam, tylko jesteś na zewnątrz i widzisz siebie i masz jeszcze całą tą wiedzę i myślisz sobie, jak można pomóc jemu. On przechodzi przez wiele, zaczynasz obserwować i widzieć, że w tym stanie, w którym się znajduje ta osoba, ty, masz takie zdrowie, masz takie traumy, dużo rzeczy przetrawiasz tutaj. To jest normalne, przechodzisz przez coś. Jak można pomóc sobie? Jak można podbić trochę zdrowie? Jak można zmienić trochę chemię w ciele, żeby świadomość wzrosła, żeby świadomość mogła wytrzymać pewne stresy, pewne stany? Jak pomóc sobie, żeby mogła ta świadomość znieść taki poziom stresu albo takie sytuacje? Złości się, to jest normalne, że się złości. Musi to wywalić. Przychodzi ta świadomość i patrz i myślisz sobie, musi przez to przejść. Musisz przez to przejść. To jest normalne. Musisz może wywalić te emocje. Może zaakceptować. Tak jakby podejmujesz decyzję, nie będąc wciągnięty w realność tego. Później może się zdarzyć sytuacja, gdzie jesteś osłabiony, źle ci jest, coś jest niefajnie, jesteś zmulony, idziesz tak i masz ochotę zjeść coś strasznie słodkie, coś intensywne, sztuczne, napakowane chemią, bo masz ochotę strasznie, rezonujesz z tym, nie? W takich momentach przyjdzie, jeżeli jest potrenowana, ta świadomość widzenia, obserwowania siebie, jak w takim stanie masz ochotę zjeść to, bo to podbije ten sam stan. Możesz zaobserwować z zewnątrz, jak prawo przyciągania działa, jak znajdujesz się w pewnym stanie i przyciągasz pewne rzeczy i chcesz to napędzać. I wtedy masz okienko, masz decyzję. Przez to, że nie jesteś wciągnięty, możesz patrząc na siebie, pomóc sobie, powiedzieć, aha, to się dzieje tutaj. Jestem w takim stanie, dlatego ciągnij mnie do takiego jedzenia. To nie jest może najlepsza decyzja. Rozumiesz, co się dzieje i możesz zadziałać.
Tyle. Mam nadzieję, że ten film jest pomocny. Jeżeli tak, to zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować. Jeżeli chcesz wspierać ten kanał, to wejdź w link w opisie na Patronite. I widzimy się następnym razem.